Ta wystawa to efekt prac 18 fotografów, którzy we wrześniu wzięli udział w plenerze fotograficznym Piasto Fotografowanie. Na zdjęciach pojawiły się znane obiekty z Grodziszczka w Gieczu czy z Dominowa. Wielu artystów szukało inspiracji fotograficznej nie tylko w obiektach, które znane są z przewodników turystycznych. Zdecydowałam się na odszukanie właśnie w Dominowie, pewnego domu starego i to było... No, stary, opuszczony dom, zdewastowany wręcz i uchwyciłam go na kilku kadrach. Musiałam zupełnie do niego dojechać, mimo to, że zwiedziłam się na pewien cały Dominowo, próbowałam szukać gdzieś tematu i w pewnym momencie zwróciłam uwagę, że gdzieś daleko w polu po prostu stoi stary dom. Było też kilka fajnych tematów związanych z landscape'em czy środowiskiem, między innymi ten ogromny konar, który leży niedaleko Wczesnosłowiańskiego Grodu. Ale on jest na tyle interesujący, że myślę, że wszyscy fotografowie mieli po kilka zdjęć z tym obiektem. Projekt udało się zorganizować dzięki wsparciu samorządów, powiatu śledzkiego, wójta gminy Dominowo Krzysztofa Pautera, a także pieniądzom pozyskanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Gieczu. Postanowiłyśmy napisać projekt, który zaangażowałby lokalną społeczność i nie tylko, ponieważ tutaj okolice gminy Dominowa, dokładnie Giecz i Dominowo, są wspaniałym miejscem na sesję plenerową i pomyślałyśmy właśnie, żeby napisać projekt pod nazwą Gospodynie Fotografują Giecz 2024 i w ramach tego projektu odbyła się sesja plenerowa. Zwieńczeniem prac fotografów jest album, który zawiera zdjęcia wykonane podczas wrześniowego pleneru. Zawsze jest świetnie, jeśli plener kończy się wystawą, ale wystawa jest, wystawa mija, coś zapamiętamy, ale udało się w tym roku wykonać katalog w ramach tej wystawy, więc mamy taką namacalną pamiątkę tych wydarzeń. Każdy autor zbudował swoją opowieść. I ta opowieść jest w tym katalogu. W projekcie wzięli udział fotografowie, amatorzy, jak i doświadczeni artyści. W tym roku pojawiło się szczególnie dużo zdjęć czarno-białych.